21 listopada odbyły się wybory do Młodzieżowej Rady Miasta. Wybierano 25 radnych spośród 52 kandydatów w 6 obwodach głosowania. Młodzieżowa Rada Miasta wybierana jest na dwuletnią kadencję. Według informacji uzyskanych z Urzędu Miasta i Gminy Siewierz, celem działania Młodzieżowej Rady Miejskiej w Siewierzu jest upowszechnianie idei samorządowych wśród młodzieży, a w szczególności. Inicjowanie, wspieranie i koordynowanie samorządowej działalności młodzieży. Kształtowanie i utrwalanie postaw demokratycznych, wyrabianie umiejętności podejmowania decyzji w określonych obszarach zagadnień. Działanie na rzecz eliminowania negatywnych zjawisk społecznych, ze szczególnym uwzględnieniem przejawów patologii w środowiskach młodzieżowych. Integracja i współpraca środowisk młodzieżowych. Reprezentowanie interesów młodzieży wobec instytucji samorządowych, społecznych i kulturalnych. Promocja kultury, w szczególności tworzonej przez ludzi młodych oraz do niej adresowanej. Kandydaci nie mają jeszcze sprecyzowanego planu na wykorzystanie swego mandatu. Wiedzą jednak, że potrzebne są zmiany. Zdecydowałam się, ponieważ chcę coś zmienić w naszym mieście. Chcę, żeby było lepiej, żeby było po prostu inaczej. A co byś chciała zmienić? Propozycje będą dawane przez osoby, które na mnie głosowały. Moi wyborcy przede wszystkim chcieliby wprowadzić nowe miejsca rozrywki, ponieważ uważają, że w siebieżu jest ich mało, albo w zasadzie to nie ma wcale. No i to jest taki mój główny priorytetem. Wyniki głosowania ogłoszone zostaną 30 listopada. Katarzyna Całka i TV Siewierz.